Hej, ja jestem Agata i witam Was z powrotem na moim kanale, w mojej sypialni. Właśnie, nie wiem czy wiecie, ale mój kanał jest kręcony w sypialni. No więc dzisiaj przychodzę do Was z tematem, którego jak się okazało jeszcze nigdy u mnie nie było. Nie mam pojęcia czemu, ponieważ jest mi to bardzo bliski temat. A będziemy dzisiaj mówić o makijażu full coverage, czyli o pełnym kryciu, idealnej skórze, wyrównaniu wszystkich tutaj problemów z pryszczami, bliznami, przebarwieniami, kolorami. Jednocześnie będzie to makijaż bardzo matowy, bardzo trwały, idealny do zdjęć na śluby, na YouTube'a, na Instagrama oraz tak jak mówiłam właśnie dla osób, które mają problemy ze skórą i chcą to idealnie zakryć. Do wykonania dzisiejszego tutorialu użyjemy nowe produkty marki L'Oréal Paris, które właśnie należą do serii Camo Lovers. Seria ta skupia się na pełnym kamuflażu skóry. Produkty te możecie zakupić tylko w niektórych Rossmanach i właśnie do tego specjalnie poszłam do Rossa, żeby pokazać Wam, jak wygląda ta specjalna szafa L'Oréala. Tak więc jestem teraz w Rossmanie. O, tutaj mamy Micha. Michu idzie po obcinek do paznokci. I właśnie tutaj podeszłam do nowej szafy L'Oréala, żeby Wam pokazać, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale teraz mamy standardowe szafy L'Oréala, tak jak zawsze w każdym Rossmanie, i oni zrobili tylko w niektórych Rossmanach takie wyjątkowe szafy, które są przepiękne i one zawierają właśnie te trends from Paris. Po tej stronie szafy mamy skupienie się na skórze, czyli nasz dzisiejszy trend, perfekcyjna skóra, kamuflaż, camo lovers. No i tutaj mamy różne takie ciekawe dodatki, czyli na przykład cienie, płynne cienie do oczu, nowe szminki, lakiery do ust. Tak więc jeżeli jesteście ciekawi, jak pomimo pryszczy, pomimo tutaj różnych problemów osiągnąć tak idealne wykończenie, to zapraszam Was do oglądania. Zaczniemy od bazy. Ja tutaj wybrałam matującą, ponieważ ja mam cerę mieszaną w tłustą strefie T. No i nie wyobrażam sobie w lato nakładać rozświetlającej bazy pod pełne krycie. Oczywiście, jeżeli macie cerę suchą, to jak najbardziej. I jeśli chodzi o samo pielęgnacyjne przygotowanie, to nałożyłam dzisiaj pod make-up tylko i wyłącznie serum. Unikam kremu w taką pogodę. Mamy teraz za oknem 27 stopni. Teraz Was trochę przybliżę, żebyście mogli dokładnie zobaczyć, jak wygląda obecnie stan mojej skóry. W tym momencie, chwała Bogu, nie mam żadnych wielkich, wulkanowych pryszczy, ale jeszcze tydzień temu tutaj po prostu była jedna wielka pryszczowa impreza. Zresztą teraz sami też widzicie, że tutaj mam jeszcze trochę blizn, zaczerwienień, no i tutaj też się trochę dzieje. Tak więc jeśli chodzi o takie pełne krycie na skórze, to mamy dwie szkoły. Pierwsza głosi, że na początku nakładasz podkład, a na to nakładasz grube, kryjące korektory, wiecie, miejscowo, na pryszcze, tej podoczy, zależy gdzie masz największy problem. A druga szkoła jest taka, że na początku na przygotowanej skórze nakładasz właśnie te korektory i jakby korygujesz przebarwienia, korygujesz plamy, usuwasz tutaj te wszystkie pryszcze, blizny i dopiero na tak dobrze wygładzoną, przygotowaną bazę nakładasz podkład. Ja osobiście jestem nieugiętym wyznawcą tej drugiej opcji, dlatego też dzisiaj zaczynamy od nałożenia korektora na początku. I jeżeli zmagacie się z trądzikiem, przebarwieniami, bliznami, takimi rzeczami, to też Wam bardzo polecam takie podejście. I jeszcze jedna sprawa. Jeżeli zmagacie się tutaj w tej strefie, albo na policzkach tutaj, z bardzo powiększonymi porami, to polecam Wam zacząć właśnie od tego, że bierzecie duży, puchaty, sztywny pędzel, korektor i wpracowujecie tym pędzlem produkt w pory. Uwierzcie mi, będą się wydawały dużo płaskrze, dużo mniejsze i naprawdę będą pięknie znikały dzięki tej technice. I tutaj ja na przykład używam pędzel do oczu, ponieważ to włosie od pędzli do oczu znacznie lepiej wchodzi w pory. I tylko dlatego to używam. Ja nie mam zbyt powiększonych porów, tak więc chciałam Wam tylko pokazać ten trik i teraz już przechodzimy do korektorowania moich problemów. Oczywiście zaczynam od nałożenia takiej dosyć solidnej warstwy na każdą bliznę, każdego pryszcza, każde miejsce, które mnie wkurza. W tych pomadach bardzo fajne jest to, że one wszystkie mają żółte podbicie. I kiedy chcemy stuszować właśnie zaczerwienienia, to zawsze pamiętajcie o tym, aby sięgać po pomady czy tam korektory z żółtym podbiciem. Nawet jeżeli Wasza cera jest neutralna albo nawet różowa, to i tak wybierzcie żółty produkt, bo Wasz podkład zakryje potem ten żółty odcień, ale żółć najlepiej neutralizuje właśnie takie zaróżowienia, zaczerwienienia. Mamy już za sobą pierwszy etap wyrównywania kolorytu skóry, czyli zakryły się pryszcze i teraz możemy przejść do wyrównywania innych problemów kolorystycznych. I tutaj mamy na przykład tego typu paletę, w której od razu moje oczy przywołał ten oto zielony korektor. Ja mam
Czasami problemy z czerwonym nosem i czerwonymi plackami tutaj, na przełomie korektora i podkładu. I przez to na przykład, nie wiem czy zauważyliście, ja nie za często w moich filmikach nakładam róż, bo po paru godzinach noszenia makijażu mam wrażenie, że te leciutkie zaczerwienienia w tych miejscach robią się jakieś takie intensywniejsze. I właśnie mój sposób, żeby nosić róż cały dzień i nie wyglądać na taką jakby... na takiego, wiecie, pijanego dziadka z wesela, nie, pijanego wujaszka z wesela, który wypił za dużo i ma takie czerwone pućki, to właśnie jest nakładanie zielonej bazy, zielonego korektora. Oczywiście w nie za dużej ilości, ale nawet mała ilość znacznie polepszy sytuację. Tak więc nie ma się tutaj co bać takich produktów o dziwnych kolorach. Następnie przechodzimy do odcienia, który wielu osobom może się źle kojarzyć, ponieważ mamy tutaj taki żywy, pomarańczowy odcień. Aż sprawdziłam, czy to pachnie pomarańczą. Niestety nie pachnie to pomarańczą. I to jest numer 20, Peach. Ale wierzcie mi, że takie odcienie to jest w ogóle podstawa makijażu, zwłaszcza u osób dojrzałych. Na cerze dojrzałej, która ma różne szare przebarwienia, tego typu odcienie to jest w ogóle podstawa kosmetyczki, ponieważ brzoskwiniowe odcienie idealnie neutralizują szarości i fiolety. Tak więc, jeżeli macie fioletowe sińce pod oczami albo ciemne szare, to jest wasz ratunek. Tego typu odcienie używamy tylko w miejscach tutaj najbardziej szarych, najbardziej zasinionych i używamy je odważnie, ale lekko. Moje sińce pod oczami są dosyć skromne, tak więc ten zabieg u mnie nie ma sensu. Natomiast chciałam to pokazać, żebyście po prostu wiedziały, jak to robić. I powiem wam, że moja mama, która ma dużo ciemniejszą cerę ode mnie i do tego dużo ciemniejsze i bardzo szare sińce pod oczami, używa pomarańczowy korektor, taki brzoskwiniowy korektor codziennie. Nasz dzisiejszy podkład to będzie oczywiście Infallible Total Cover. Tutaj z tyłu na opakowaniu macie takie bardzo fajne oznaczenia, które wam pokazują, jaki ten podkład daje poziom krycia oraz jakie daje wykończenie. Tutaj jest napisane, że krycie jest mocne oraz wykończenie jest matowe. Tak więc jest to idealny podkład do cery tłustej, cery mieszanej. Uważam, że cera sucha mogłaby tego podkładu dobrze nie unieść. On może być dla was trochę zbyt matowy, ale cała reszta tłuściochów to jest coś dla nas. Jeżeli chodzi o kolory, to mam odcień 24 i 9. Będę mieszać je razem. Ta konsystencja jest naprawdę mega gęsta. Widzicie, jak się grubo, pięknie od razu rozprowadza? Podczas nakładania podkładu pamiętajcie o tym, że dużo lepsze krycie uzyskacie wciskając produkt w skórę, zamiast jakby rozsmarowując go po skórze. Zawsze, kiedy wykonujecie taki ruch rozsmarowywania, to ten produkt ma lżejsze krycie. Natomiast tak jak widzicie, ja tutaj stempluję skórę Beauty Blenderem i w ogóle nie przesuwam go na boki. I właśnie dzięki temu nie zniszczę tego, co zrobiłyśmy wcześniej korektorami oraz uzyskam maksymalne krycie, jakie może dać mi ten produkt. Pamiętajcie o tym, aby koniecznie wprowadzić odrobinę tej resztki podkładu z blendera na uszy, ponieważ nic tutaj nie może odstawać od tej perfekcyjnej całości. I druga rzecz, pamiętajcie, aby chociaż trochę wprowadzić na szyję, ponieważ nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że twarz jest po prostu jak z Instagrama, a szyja... no, z innego świata. To nie wygląda dobrze, dlatego kiedy już decydujecie się na idealność, na perfekcję, na pełne krycie, to musicie się temu poświęcić na maksa. Makijaż skóry znowu dokończymy naszą pomadą w kolorze Light Medium. Ten produkt ma bardzo dobre krycie, ale nie jest takim ciężkim kamuflażem, dzięki czemu nadaje się też pod oczy, a nie tylko na pryszcze. Ten sam produkt nakładam też na powiekę jako bazę pod cienie. Kiedy używacie trochę grubszy korektor pod oczy, warto jest użyć dwa razy więcej pudru i wtedy dopiero będziecie miały pewność, że nic się tutaj nie zbierze w zmarszczkach. W strefie te również tutaj wzmocnię trwałość tego makijażu właśnie transparentnym pudrem. I tak jak widzicie, znowu stempluję twarz, a nie smyram twarzy tym pędzlem, ponieważ przy grubszym kryciu nie chcemy przesuwać produktu, a resztę twarzy dla lżejszego efektu możecie już tylko utrwalić pudrem w kamieniu z lekkim kolorem. Ja wybrałam tutaj odcień Sunny Beige z tej serii Infallible Ultra Matte Powder.
Kiedy skóra jest już idealnie przygotowana, to teraz nadszedł ten moment, aby przemyśleć, jak ją wykończyć. Nie wiem, czy pamiętacie, mówiłam o tych dwóch grupach osób, które lubią pełne krycie. Ta grupa, która zmaga się z trądzikiem, problemami, przebarwieniami oraz grupa, która po prostu lubi wyglądać perfekcyjnie. Ta grupa może wykończyć skórę jakkolwiek chce. Natomiast jeżeli jesteście w tej grupie, to tutaj musicie uważnie zanalizować sytuację. I właśnie dlatego ja kocham makijaż, ponieważ jako inżynier w makijażu odnalazłam mnóstwo okazji do głębokiej analizy pewnych szczegółów. Jeżeli macie problemy z trądzikiem, to unikajcie różu. Tak samo, jeżeli macie problemy z zaczerwienionymi policzkami, to róż jest dla Was produktem niebezpiecznym, ponieważ przywraca na twarzy dokładnie to, co przed chwilą zakryłyście. Tak więc przy trądziku twarz ogrzana bronzerem to jest najlepsze wyjście. Kolejna rzecz, jeżeli zmagacie się właśnie z trądzikiem, pryszczami i ogólnie z fakturą skóry, to pamiętajcie, aby nie szaleć z tym konturowaniem, no nie? Każde konturowanie, które zrobicie, podkreśli Wasze problemy. Tak więc im mniej produktów do konturowania, tym lepiej. Dzisiaj zrobimy tylko wersję z bronzerem, ponieważ ja rzadko używam róż. Tak więc sięgam po Glam Bronze numer 101. Strzepujemy nadmiar z pędzla, tak na wszelki wypadek, żeby nie było plam. I lecimy. Natomiast moja preferencja przy maksymalnym kryciu jest taka, że nigdy nie robię super mocnego konturowania twarzy oraz zazwyczaj robię bardzo jasne oczy. Ponieważ przy mocno wykonturowanej twarzy i przy mocno pomalowanych oczach ja się wtedy czuję jakaś taka zmalowana. Pozdrawiam właśnie. I mój sposób na taki naturalny wygląd przy pełnym kryciu to intensywnie, pięknie, mocno zakryta skóra i reszta lekka. I wtedy w mojej głowie mam wrażenie, że wow, ale dziś jestem taka naturalna. Dokończyłam makijaż dokładnie tak, jakbym go sama zrobiła na co dzień, gdybym robiła pełne krycie. Całe aspekty poza skórą są bardzo lekkie, naturalne, poza rzęsami. Ale właśnie takie połączenie bardzo dobrze wygląda przy pełnym kryciu i moim zdaniem przy takim połączeniu to wygląda naprawdę tak do noszenia na co dzień. Tak więc jeżeli Wam się wydawało, że pełne krycie produktami z drogerii jest niemożliwe, to jesteście w błędzie, ponieważ mamy tutaj, tak jak widzieliście, świetnie przemyślaną serię produktów, idealnie stworzoną dla osób z mocnymi problemami ze skórą, albo dla osób, które uwielbiają to wykończenie, ten typ makijażu. Ode mnie to już na dzisiaj wszystko. Oczywiście, jak zwykle, zapraszam Was na Insta, subskrybujcie, no i widzimy się następnym razem. Cześć!